Witam wszystkich Państwa serdecznie na 22 sesji Rady Gminy Leszno w dniu 30 września 2020 roku. Witam serdecznie Pana Wójta Grzegorza Banaszkiewicza, Panią Skarbnik, Panią Małgorzatę Borową, Szanownych Państwa Radnych obecnych tu w sali obrad, jak również online. Szanowni Państwo Radni, pozwolicie, że przeczytam podstawę prawną dzisiejszej sesji, która brzmi następująco. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 w związku z artykułem 15 ZZX ustęp 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 374 z późniejszymi zmianami. Zwołuje się 32 sesję Rady Gminy Leszno, która odbędzie się w trybie zdalnym bez udziału publiczności w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 17:30. Teraz pozwolicie Państwo, przeczytam porządek obrad i przejdziemy do zagłosowania nad tym porządkiem obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta gminy Leszno z działalności międzysesyjnej. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy drobnolistnej rosnącej przy drodze gminnej w miejscowości Kępiaste przy gospodarstwie nr 31. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Leszno działek z obrębu Wyględy z przeznaczeniem pod drogi gminne. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie gminy Leszno. Punkt ósmy, przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia. Dzień dobry. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Leszno na lata 2019-2022. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Leszno działek z obrębu Leszno z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020. Punkt 15. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 16. Sprawy różne. Punkt 17. Zamknięcie posiedzenia. I Szanowni Państwo Radni, oczywiście będziecie Państwo wyczytywani. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? I Pani Agata Barzyńska-Kan. Pan Janusz Biały. Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję. Pani Halina Dmoch jest na razie nieobecna. Dominik Michał jest za przyjęciem porządku obrad. Pani Ewa Grot. Poprosimy Pani Ewo o włączenie mikrofonu. Przepraszam, jestem za przyjęciem porządku obrad i witam wszystkich. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję bardzo. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za przyjęciem pozwolonego porządku obrad. Dziękuję. Pani Ewa Latoszek. Nie widzę, nie jest z nami połączona. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za przyjęciem. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za. Dziękuję. Krzysztof Michalski nie jest obecny. Pani Joanna Syta. Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za przyjęciem obrad.
Dziękuję. Porządku obrad. Dziękuję. Stwierdzam, że obecnie w naszej sesji bierze udział 12 radnych. Trzech radnych jest nieobecnych. Stwierdzam, że porządek obrad został podjęty jednogłośnie. W takim razie przejdziemy do punktu trzeciego porządku obrad. Sprawozdanie wójta gminy Leszno z działalności międzysesyjnej. I tutaj poproszę pana wójta. O. Dzień dobry. Proszę państwa, może dzisiaj zacznę od tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo pewno państwo już o tym słyszeli. Miała miejsce dzisiaj ewakuacja przedszkola w Lesznie i nie były to żadne ćwiczenia, tylko anonimowa informacja o tym, że w przedszkolu podłożona jest bomba. W ogóle był to bardzo, oprócz tego, że no, nie wiem, trochę trudno słowa dobrać do tego, żeby określić osobę, która to zrobiła. Natomiast jeszcze trafiła tak fatalnie, że to był moment, w którym najmniejsze dzieci no, były przygotowywane do leżakowania i ta ewakuacja, która przebiegła zresztą bardzo sprawnie i tutaj naprawdę ogromne podziękowania dla dyrekcji przedszkola oraz wszystkich opiekunów i pracowników przedszkola. No to ewakuacja przebiegała w momencie, kiedy najmłodsze dzieci były przygotowane do leżakowania, więc właściwie no, dzieci jeszcze nieubrane były wynoszone z przedszkola przez opiekunów. No, tak jak mówię, podziękowania dla dyrekcji pracowników przedszkola. Było to bardzo sprawnie, wszystkie dzieci były zaopiekowane. Potem dzieci zostały przeprowadzone do szkoły podstawowej w Lesznie. Proszę państwa, no, zadzwoniłem dzisiaj do komendanta powiatowego policji, no, żeby mi parę słów chociaż powiedział o tym, co się dzieje, dlatego, bo no, to nie jest pierwsze wydarzenie, tylko no, to jest jakaś seria tego typu, nie wiem, nie chcę mówić żart, bo to no, trudno powiedzieć, że to żart, no, seria takich wydarzeń, które nie dotyczą tylko naszej gminy, ale również okolic. No, według pana komendanta, taką mi informację przekazał, no, to specjaliści z Komendy Stołecznej twierdzą, że wiarygodność tych informacji przekazywanych przez tego człowieka no, jest zerowa. No, czyli tutaj oni nie widzą zagrożenia takiego, że rzeczywiście no, może coś się tam dziać. No, ja przekazuję informacje, jakie uzyskałem od komendanta. To nie są moje przemyślenia na ten temat. Tyle. No oczywiście sprawca jest poszukiwany. Może to też ta informacja pana komendanta była dosyć lakoniczna ze względu na to, że no, nie może ujawniać jakiejś większej ilości informacji. Dobrze, proszę państwa, mija miesiąc, w którym funkcjonują szkoły nasze, no przedszkola też, a mamy tutaj no, w naszym kraju szczyt pandemii, tak? Jak państwo pewno wiedzą, zakażeń w naszym kraju jest coraz więcej. A sytuacja w naszej gminie jest następująca. Z informacji, które przekazał mi powiatowy sanepid, wynika, że w naszej gminie 83 adresy są objęte kwarantanną, tak? Bo sanepid składa takie raporty, w których wskazuje adresy, pod którymi jest kwarantanna. Tam nie są wymieniane osoby konkretne, tylko adresy. I to są 83 adresy objęte kwarantanną, natomiast dwa adresy to jest izolacja domowa. Tak to wygląda na dzień 29 września, bo ostatni raport sanepidu miałem wczoraj. Nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o nasze szkoły i przedszkola. Dobrze, proszę państwa, teraz przygotowałem, tak jak na każdą sesję, taki raport dotyczący tego, co dzieje się z inwestycjami.
Tutaj mam podzielony ten raport na rodzaje inwestycji i może Państwu tutaj go odczytam. I zaczniemy od infrastruktury wodociągowej. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie. Dnia 29 września, czyli wczoraj, wykonawca zawiadomił o gotowości do odbioru, czyli inwestycja jest sfinalizowana. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chaborowej we wsi Wilkowa Wieś. Prace w terenie są zakończone. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a działką 29/20. Termin realizacji jest do 18 grudnia. Prace są prowadzone. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wąsach Kolonii. Prace w terenie zakończono. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów. To jest projekt. Prace trwają. Termin realizacji 15 grudnia. Sieć wodociągowa w Powązkach, działka numer 48/10, jest to projekt, termin realizacji 30 listopada. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Brzozowej w Marianowie, to też jest projekt, termin realizacji 15 grudnia tego roku. Sieć wodociągowa w Wyględach, działka 189/1, 189/6, projekt, termin realizacji 15 grudnia tego roku. Budowa, zadanie pod nazwą budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie, to chodzi oczywiście o koncepcję, termin realizacji 20 listopada. Teraz trochę o drogach. Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś. Tutaj sytuacja jest taka, że zostało otwarcie ofert w przetargu. No niestety ze względu na bardzo wysokie ceny postępowanie zostało unieważnione. Najniższa cena w tym przetargu to 384 176 zł. Jak Państwo pewno pamiętają, w budżecie gminy mamy kwotę 100 000 zł. Ja odbyłem spotkanie razem z panem radnym Tomkiem Majem, z mieszkańcami Wilkowej Wsi, tego rejonu najbardziej zainteresowanego właśnie budową tej drogi. No zaproponowaliśmy pewne rozwiązania tak na przyszły rok, tak żeby tą drogę zrobić trochę innej technologii. Mieszkańcy na to przystali i będziemy, zrobimy oczywiście tą drogę, natomiast trochę inaczej niż zakłada ten projekt. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie. 16 września nastąpiło otwarcie przetargu, podpisanie umowy z firmą Dąbruk, która wygrała ten przetarg. Planowany jest na dzień jutrzejszy. Przebudowa ulicy Sokołowskiej, otwarcie ofert 5 października, tak samo z Podleśną 5 października. Ulica Leśna we wsi Wyględy, to jest umowa z czerwca ubiegłego roku, termin realizacji 14 grudnia tego roku. Przebudowa nawierzchni ulicy Akacjowej w Wiktorowie, jest to projekt, ale uzyskano już zaświadczenie ze starostwa o braku sprzeciwu na zgłoszone roboty. Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie, jest to chodnik na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a Sochaczewską. Otrzymaliśmy komplet dokumentacji, zgłoszono roboty do starostwa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Łubiec od drogi wojewódzkiej 579 do posesji numer 57. To jest projekt, termin realizacji pierwszego etapu to jest 18 września, drugiego etapu 17 listopada. Otrzymano ten projekt dotyczący pierwszego etapu, zgłoszono roboty do starostwa. Przebudowa drogi w Gawartowej Woli, projekt, termin realizacji jest do 17 listopada. I teraz trochę słów o oświetleniu. Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku. Termin realizacji 7 grudnia tego roku.
Ustronna, też 7 grudnia. Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie. Termin realizacji jest do 7 grudnia tego roku. Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie. Termin realizacji też jest 7 grudnia. Budowa punktu świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie. Tu chodzi o dokumentację projektową. Otrzymano ją i 17 września złożono do starostwa zgłoszenie budowy tej sieci oświetleniowej. Potem jest projekt budowy punktu świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie. Otrzymano dokumentację projektową i w dniu 17 września złożono do starostwa. Podobnie jest z ulicą Strażacką w Lesznie. Jest już projekt złożony do starostwa. Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej. Tutaj też jest projekt realizowany, z tym, że z terminem do 10 listopada tego roku. Budowa punktów świetlnych w Janinie. Termin realizacji do 10 grudnia. I budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach. Termin realizacji 24 grudnia tego roku. Podobny termin w wypadku budowy punktów świetlnych w Szatkówku. Natomiast projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej. Tutaj projekt jest terminem realizacji do 10 listopada tego roku. I kilka słów o pozostałych inwestycjach. Mieszkańcy dopytują o sprawę budowy placu zabaw przy szkole podstawowej. Jest podpisana umowa, już to kilkukrotnie mówiłem. Mimo to jeszcze są pytania w tej sprawie. Umowa została podpisana 9 września. Termin realizacji 18 grudnia tego roku. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Zaborowie. Termin realizacji 29, ale zaraz to coś, jakaś pomyłka jest, przepraszam, bo ja się tutaj zgubiłem. A nie, to dobrze, to tego nie było. Dobrze. I mam jeszcze sprawę związaną z budową skateparku. No tutaj wykonanie dokumentacji projektowej, umowa wyznaczała dzień 30 września. Niestety nie otrzymaliśmy jeszcze tej dokumentacji. Firma już mailowała do pani kierownik w sprawie przedłużenia tego terminu. Jest to związane, tak twierdzi firma, z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakładzie energetycznym. No, będziemy analizowali ten wniosek o przedłużenie tego terminu. Zobaczymy, jak to będzie, jak się do tego ustosunkujemy. Jeżeli się okaże, że przedłużenie tego terminu jest zasadne i nie dostaniemy tej umowy w najbliższych tygodniach, tej dokumentacji w najbliższych tygodniach, no to termin tegoroczny jest zagrożony, żeby skatepark wybudować w tym roku. No i to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie wójcie za inwestycje, które się, że tak powiem, rozpoczęły lub będą, za informacje. W takim razie, szanowni państwo, przejdziemy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020. I tutaj oddam głos pani skarbnik. W uchwale Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 209 268 zł oraz zmniejsza się o kwotę 142 010 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 69 470 442 zł i 97 groszy i
są zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 634 703,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 567 445,92 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 72 415 869,34 zł i jest zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto dokonuje się zmian. W wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, w dotacjach podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3, dokonuje się również zmian w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów przedstawiają się następująco. Zgodnie z załącznikiem nr 1 w dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3409 zł z tytułu kar i odszkodowań. W dziale 600 transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 5000 zł. W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 84 934 zł, w tym wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych o kwotę 2000 zł i wprowadza się do planu dochodów środki w wysokości 82 934 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 171/2020 z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości Kampinoskiego Parku Narodowego za 2019 rok. Dokonuje się również zmniejszenia planu o kwotę 117 tysięcy z tytułu opłaty adiacenckiej. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie postępowań przyjętych do przeliczenia opłaty. W dziale 758 różne rozliczenia. Dokonuje się zmniejszenia wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 25 010 zł z uwagi na zmniejszenie oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Ponadto wprowadza się do planu dochodów kwotę 95 670 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 198 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok. W tym kwota obejmuje dochody bieżące 44 420 zł, dochody majątkowe 51 250 zł. W dziale 801 oświata. W dziale 801 oświata i wychowanie wprowadza się do planu kwotę 1772 zł z tytułu zwrotu nienależnie przekazanego w 2019 roku pokrycia kosztów dotacji dla innej gminy, do której uczęszczało dziecko z naszej gminy. W dziale 852 pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18 483 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem nr 2 przedstawiają się następująco. W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 010.10 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 300 zł na realizację poniższych zadań, w tym o kwotę 6 800 na zadanie budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Brzozowej we wsi Marianów, o kwotę 5 500 zł na zadanie budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, działka nr 189/1 i działka nr 189/6. Zmniejszenie planu wydatków wynika z przeszacowania kwot na opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe zadania.
W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 400.02 dostarczanie wody, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 101 525 zł, w tym 10 000 na zakup materiałów oraz 91 525 na zakup usług remontowych. Środki te częściowo przenosi się z rozdziału 901. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30 260 zł na zakup i montaż zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Feliksowie, plan po zmianie 169 740 zł. W dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 704 lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 60 075 zł dla miasta stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji od lipca do grudnia bieżącego roku. Plan po zmianie 993 561 zł. W rozdziale 616 drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 303 456,52 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na przeprowadzenie kampanii internetowej promującej aktywne przejścia dla pieszych. Ponadto dokonuje się na wniosek sołectwa Trzciniec-Stelmachowo przeniesienia z rozdziału 750-95 kwoty 5381,52 zł na remont drogi we wsi Trzciniec-Stelmachowo. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 117 tysięcy zł na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych. Jest to kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 972,40 zł, w tym 4500 zł na podziały i rozgraniczenia oraz na wniosek sołectwa Leszno-Południe zwiększa się o kwotę 9472,40 zł na zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR. Plan po zmianie jest to 19 392,40 zł. Zgodnie z wnioskiem sołectwa jest to przygotowanie terenu, zasianie trawy, posadzenie zieleni wokół działki, a także ustawienie ławek i koszy na śmieci, czyli po dokonaniu przesunięć na wniosek sołectwa wartość tego przedsięwzięcia będzie 19 392,40 zł. W dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 750-95 na wniosek sołectwa Trzciniec-Stelmachowo zdjęto z planu kwotę 5381 i przeniesiono środki do rozdziału 616. Są to środki zdjęte z organizacji Dnia Rodziny. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 21 770 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Jest to niewykorzystana kwota dotacji przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w pierwszym półroczu bieżącego roku. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 754-12 Ochotnicze Straże Pożarne, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 tysięcy zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, w tym 15 tysięcy przenosi się z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 757.02 dokonuje się zmniejszenia planu na obsługę długu o kwotę 100 tysięcy zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 801.04 Przedszkola dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 95 tysięcy zł na dotację podmiotową na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy. Środki te przenosi się do rozdziału 801.05 w wysokości 74 tysięcy i do rozdziału 854.04 w wysokości 21 tysięcy. Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 851-95 pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców i pracowników placówek oświatowych gminy. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 852-15 Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5000 na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W rozdziale 852-16 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18 483 na wypłatę zasiłków stałych. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 901 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 90 000 z zakupu usług remontowych i przenosi się środki do rozdziału 402. Wprowadza się również do planu wydatków majątkowych kwotę 68 880 zł na realizację zadania modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie PS2. W rozdziale 903 oczyszczanie miast i wsi na wniosek sołectwa Leszno-Południe pozostałe środki z funduszu sołeckiego z zakupu koszy przenosi się do rozdziału 705 na zagospodarowanie działki. W rozdziale 904 i 995 nastąpiła pomyłka pisarska w projekcie uzasadnienia. W rozdziale 904 ujęto to, co powinno być ujęte w rozdziale 995, natomiast to, co zostało ujęte w rozdziale 995, powinno zostać ujęte w rozdziale 904. I tak przeczytam teraz po poprawce. Rozdział 904, utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Na wniosek sołectwa Leszno-Południe w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszy sołeckiego zdjęto kwotę 2500 zł przeznaczoną na zakup materiału na drewniane ogrodzenie pomnika przyrody Topola Lesznowska w Parku Karpinek i środki przeniesiono również do rozdziału 705 na zagospodarowanie działki. W rozdziale 995 pozostała działalność również na wniosek sołectwa Leszno-Południe w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wprowadzono do planu przedsięwzięcie zakup pojemnika na plastikowe nakrętki w wysokości 1200 zł. Ponadto na wniosek też sołectwa zmniejszono o 93 zł z zakupu i montażu ławek oraz o 13 zł środki z zakupu ławek na teren sołectwa, a także zdjęto z planu kwotę 6000 zł z organizacji pikniku ekologicznego na terenie sołectwa Leszno-Południe. Środki te przeniesiono do rozdziału 705 na zagospodarowanie działki. W dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 926-05 zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 na realizację zadania budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka z uwagi na mniejsze wydatki niż planowano. Wydatki poniesiono w wysokości 23 431,50 zł. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Szanowni Państwo Radni, czy są pytania odnośnie wprowadzanych zmian do uchwały budżetowej? W sali obrad nie widzę. Online również w poniedziałek na wspólnym posiedzeniu komisji bardzo dokładnie omawialiśmy ten projekt uchwały, więc pewnie dlatego nie ma pytań. W związku z tym przejdę do przeczytania podstawy prawnej przedmiotowej uchwały i w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, artykuł 211 i artykuł 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami. Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. I paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? I Pani Agata Barzyńska-Kan? Jestem za. Dziękuję. Pan Janusz Biały? Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Halina Dmoch?
Nadal nieobecna. Dominik Michał jest za przyjęciem uchwały. Pani Ewa Grot. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani, pani Latoszek nie ma. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Krzysztof Michalski nieobecny. Pani Joanna Syta. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Leszek Żabrowski. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami Państwa radnych. W takim razie przejdziemy do punktu 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy drobnolistnej rosnącej przy drodze gminnej w miejscowości Kępiaste przy gospodarstwie numer 31. No i tutaj również była dość obszerna debata na temat tej uchwały na naszym wspólnym posiedzeniu w poniedziałek i tutaj nie wiem, czy pan wójt będzie chciał tutaj nakreślić, że tak powiem, ten projekt uchwały, czy wystarczy to, że była pozytywna opinia Komisji Ochrony Środowiska i wspólnie na ten temat debatowaliśmy. Że to już w zupełności wystarczy. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytanie tutaj do urzędu, no to odpowiem. No, sprawa zdjęcia ochrony pomnikowej z tej lipy, no to jest już temat, który dosyć długo jest, pojawia się od pewnego czasu. Tak jak Państwo pewno przeczytali uzasadnienie, no drzewo jest chore, rzeczywiście stwarza zagrożenie, jest to wielokrotnie mieszkańcy wsi Kępiaste składali wniosek o usunięcie tego drzewa. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, pierwszym etapem do tego, żeby drzewo usunąć, jest zniesienie jego ochrony prawnej. Natomiast i tak ostateczną decyzję będzie podejmowała w tej sprawie, z tego co pamiętam, starosta, tak? Bo to jest działka drogowa gminna w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, więc tutaj tak jakby podjęcie przez Państwa tej uchwały sprawy jeszcze nie kończy. Tu chodzi o to, że myśmy się dowiedzieli tu wspólnie z panem wójtem, że bo takie pismo przyszło, że Rada Gminy może zdjąć ten pomnik i myśmy wysłali pismo 5 lutego do pana wójta i dzięki właśnie panu wójtowi przyszło później to pismo i pan wójt no, zapłacił za tego no właśnie. No i dzięki temu właśnie jemu, no i panu wójtowi, no udało się to nam w końcu po tylu latach to zrobić. A jak mówiłem, cała sprawa, pierwsze podanie, które zostało złożone, to zostało złożone 11 stycznia 2011 roku. To 10 lat walczymy o ten drzewo. W końcu no udało się z panem wójtem to zrobić. Liczę, że pan starosta no, nie będzie chyba miał nic przeciwko temu. Dziękuję. No i chciałbym właśnie, żeby radni no to jakoś poszli i żeby to jednak to poszło dalej. Dziękujemy. No, wszyscy znamy uzasadnienie do przedmiotowej uchwały. W takim razie, Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać tutaj tej procedury nad tą uchwałą, pozwolicie, że przeczytam sam tekst uchwały stanowiącej. Uzasadnienie było odczytane na komisji wspólnej, więc
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy drobnolistnej rosnącej przy drodze gminnej w miejscowości Kępiaste przy gospodarstwie nr 31 na podstawie artykułu 44 ustęp 3, 3a, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 55, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Znosi się formę ochrony przyrody, jaką posiada drzewo pomnikowe lipa drobnolistna, rosnąca przy drodze gminnej w miejscowości Kępiaste przy gospodarstwie nr 31. Rejestr drzewa opublikowany w rozporządzeniu nr 21 wojewody mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, którego lokalizacja została określona na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w związku z utratą wartości przyrodniczych oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Janusz Biały. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Dominik Michał jest za podjęciem uchwały. Pani Ewa Grot. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Nie widzę więcej. Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 12 głosami państwa radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Leszno działek z obrębu Wyględy z przeznaczeniem pod drogi gminne. I tutaj oddam, że tak powiem, głos do pana wójta. Proszę państwa, to jest kontynuacja wykupów działek, które tworzą drogę tak zwaną ulicę Leśną Bis, czy też nazywaną czasami gościńcem. Natomiast tutaj są trzy działki wymienione, gdyż ta działka sięga również do ulicy Leśnej. Stąd fragmenty ulicy Leśnej, ulicy Leśnej Bis i fragmentu tej działki wydzielonego pod drogę. Więc stąd tutaj mowa o trzech działkach. Także to jest, ma na celu udrożnienie pełne ulicy Gościniec, czy też Leśna Bis. Jak państwo pewno wiedzą, pamiętają, tam jest problem jeszcze z działką wcześniejszą. No tutaj w tej chwili ten temat jest przynajmniej na razie zakończony, gdyż starosta wydał decyzję, którą no, decyzja ta załatwia tą sprawę, ale jeszcze nie jest prawomocna. Więc no, chcemy tą drogę udrożnić i to jest element tych działań. Radny Biały. Chciałem dodać, że na wspólnym posiedzeniu komisji 28 września komisja rekomendowała Radzie Gminy przyjęcie tej uchwały. Były 3 głosy za. Dziękuję. Szanowni państwo radni, no to było to omawiane. Czy są pytania odnośnie tej uchwały w sali obrad? Nie widzę. Państwo radni online? Również nie widzę. W takim razie przejdę do odczytania uzasadnienia, a później tekstu stanowiącego uchwały.
działki ewidencyjne numer 23/2, 23/4 i 23/6 obręb Wyględy stanowią własność osoby fizycznej. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym pod drogi gminy. Nabycie wyżej wymienionych działek nastąpi w drodze zawarcia umowy kupna-sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego. Uwzględniając powyższe uwarunkowania i zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasadne jest przyjęcie tych działek do zasobu gminnego pod drogi gminne. Przedmiotowe nabycie podyktowane jest realizacją celu publicznego. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Leszno działek z obrębu Wyględy z przeznaczeniem pod drogi gminne na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzienniku ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 23 ust. 1 punkt 7 w związku z artykułem 25 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 65. Rada Gminy Leszno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Leszno działek położonych w obrębie Wyględy oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 23/2 o powierzchni 121,10 hektara, działka ewidencyjna nr 23/4 o powierzchni 154,10 hektara i działka ewidencyjna nr 23/6 o powierzchni 55,10 hektara. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za. Dziękuję. Pan Janusz Biały. Jestem za. Dziękuję. Dominik Michał jest za. Pani Ewa Grot. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami państwa radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. W takim razie przejdziemy do punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie gminy Leszno. I tutaj również poproszę pana wójta. Proszę państwa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na gminę taki obowiązek, żeby w tej uchwale dotyczącej inkasentów wymieniać ich z imienia i nazwiska. I w związku z tym, że jednemu inkasentowi to nazwisko się zmieniło, to doprecyzowujemy, to znaczy zmieniamy ten zapis w uchwale, ale również skreślamy z tej grupy inkasentów jedną osobę, gdyż czterech inkasentów według nas już to za dużo. Także to wszystko to jest takie uzasadnienie do podjęcia tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania z sali obrad? Nie widzę. Online również. Ta uchwała również była bardzo dokładnie omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. W takim razie odczytam tekst uchwały wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z artykułem 19 punkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy określenie inkasentów opłaty targowej. W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadzone zmiany wynikają z faktu zmiany nazwiska jednego z inkasentów oraz proponuje się zmniejszenie liczby inkasentów, ponieważ dotychczasowa liczba wyznaczonych osób jest zbyt wysoka do zakresu zadania. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie gminy Leszno i na podstawie artykułu 18 ust. 2 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzienniku ustaw 2020 roku, pozycja 713 oraz artykułu 15 ust. 1 i artykułu 19 punkt 1 litera a i punkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, dzienniku ustaw z 2019 roku, pozycja 1170, Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. I paragraf pierwszy. W uchwale numer 15/88/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie gminy Leszno, zmienionej uchwałą nr 25/151/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 września 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany w paragrafie 4 punkt 2, który otrzymuje brzmienie: pobór opłaty targowej powierza się podpunkt A pani Marlenie Kindze Pajdzińskiej, punkt B Grażynie Pawłowskiej i panu Jerzemu Węglińskiemu. Paragraf 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za podjęciem uchwały. Pan Janusz Biały. Jestem za. Dominik Michał jest ja. Za. Pani Ewa Grot. Jestem za. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 12 głosami państwa radnych. Jednogłośnie, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Teraz szanowni państwo, jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Leszno na lata 2019-2022. I tutaj również oddam mikrofon panu wójtowi. Obowiązek uchwalenia takiego programu wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zwierzętami. Przepraszam, nad zabytkami. Program był uzgodniony przez Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków. No i w takiej formie, jak został uzgodniony, jest Państwu przedłożony. Dziękuję. Również projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, ale czy tutaj w sali obrad są pytania państwa radnych jeszcze do tej uchwały? Nie widzę. Online również. W takim razie odczytam uzasadnienie wraz z tekstem stanowiącym uchwałę. W sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Leszno na lata 2019-2022. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dzienniku ustaw z 2020 roku, pozycja 782, wprowadziła obowiązek sporządzania przez gminy na okres 4 lat gminnych programów opieki nad zabytkami. I na podstawie artykułu 87 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie pismem z dnia 10 czerwca 2020 roku znak sprawy WRD 5120.1.3.2020 AT pozytywnie zaopiniował przedstawiony program. Po uzyskaniu powyższej opinii gminny program opieki nad zabytkami winien być przyjęty przez Radę Gminy Leszno. Tekst uchwały stanowiącej.
na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 713 oraz artykułu 87 ustęp 3 i ustęp 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 782. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Leszno na lata 2019-2022. Paragraf 2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Leszno na lata 2019-2022 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Leszno. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Biały. Jestem za. Dziękuję bardzo. Dominik Michał jest za. Pani Ewa Grot. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami państwa radnych. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie, do punktu 9 porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. I tutaj również poproszę pana wójta o Proszę państwa, powołanie tego Komitetu Rewitalizacji jest elementem prac nad programem rewitalizacji gminy Leszno, który był zapoczątkowany w roku ubiegłym. Jak państwo pamiętają, były wyznaczone obszary zdegradowane. Teraz trwają prace nad tym planem rewitalizacji. Ten komitet będzie takim ciałem doradczym, który umożliwi, pomoże w przygotowaniu tego programu, uwzględni głosy mieszkańców, ale nie tylko, bo tam ma się znaleźć również miejsce dla przedsiębiorców z naszego terenu, więc będzie to taki organ doradczy, który jeszcze lepiej pozwoli przygotować ten plan rewitalizacji, a potem prowadzić te działania związane z rewitalizacją na terenie naszej gminy. Jest to kolejny etap w całym tym procesie rewitalizacji, jaki ma miejsce na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Ta uchwała również była omawiana w poniedziałek. Jest pozytywna opinia Komisji Rewitalizacji i Gospodarowania Przestrzenią. I szanowni państwo, również czy tu w sali obrad są pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Online również. W takim razie pozwolicie państwo, że przeczytam tekst uchwały stanowiącej. Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 7 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dzienniku Ustaw z 2020 roku, pozycja 802.
Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji gminy Leszno, upoważnia się wójta do powołania Komitetu Rewitalizacji na zasadach przyjętych w regulaminie Komitetu Rewitalizacji, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? I pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Janusz Biały. Jestem za podjęciem. Dziękuję. Dominik Michał jest za podjęciem. Pani Ewa Grot. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Ja jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Leszek Żabrowski. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. I podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Leszno działek z obrębu Leszno z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej. No i tutaj również poprosimy pana wójta. Proszę państwa, no tutaj myślę, że sprawa jest bardzo jasna. No to jest państwa zgoda na to, żebym ja mógł dalej prowadzić działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego ulicy Widokowej. To jeszcze może informacja jedna odnosząca się do pytania, które padło podczas obrad komisji. Działka 1113/3 jest w zasobach gminy, także stąd też nie jest wymieniona w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, czy są pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Online. Również jest również pozytywna opinia Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji. Tekst uchwały i numery działek są państwu znane, więc pozwolicie państwo, że przeczytam tylko paragraf pierwszy i paragraf drugi. Nie będę wymieniał wszystkich działek, jako to, że państwo zapoznali się z numerami tymi działek. Wynika z tego faktu, po ta działka, którą pan wójt tutaj stwierdził, że jest w zasobach gminy. I w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Leszno działek z obrębu Leszno z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej i na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 oraz artykułu 23 ust. 1 punkt 7 w związku z artykułem 25 ust. 1 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 65 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. I paragraf 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz gminy Leszno działek położonych w obrębie Leszno, oznaczonych jako. I tu są działki wymienione. I paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za. Dziękuję. Pan Janusz Biały. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Dominik Michał. Jestem za. Pani Ewa Grot. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. I pan Leszek Żabrowski. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami państwa radnych. W takim razie przejdziemy do punktu 11 porządku obrad, czyli
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021. I tutaj poprosimy może panią skarbnik o krótkie scharakteryzowanie tej uchwały. Tutaj w przedmiotowej sprawie w uzasadnieniu zostało... Tak? Poprosimy pana wójta. Znaczy może to tak już ja blokiem się odniosę do tego, tak? Proszę państwa, chodzi o tutaj w tych uchwałach o pewien mechanizm. Otóż wnioski zebrań sołeckich są kierowane do mnie do oceny pod względem zgodności no, z przepisami. I w takim wypadku, gdy całość tego wniosku bądź jego fragment podlega odrzuceniu, wtedy zebranie wiejskie powinno ponownie uchwalić zadanie i już wtedy zatwierdza go, ocenia zgodność z prawem Rada Gminy. I tutaj w tych czterech, o ile pamiętam, wypadkach taki właśnie mechanizm zachodzi. Tam nie wszystkie zadania sołeckie zostały odrzucone, ale część i stąd też już dalsza procedura należy do Rady Gminy. No i stąd tutaj państwo mają przed sobą cztery projekty uchwał. Tak, tak, pan Leszek Żebrowski, proszę. Mogę tak, słówko? Tak. Panie wójcie, a czy nie wystarczyło, tak jak było zawsze, wezwać sołtysa, bo tak to było robione, przecież pan wójt dokładnie wie, jak procedura trwała. O ile coś było niezgodne, został sołtys wezwany, i nigdy nie było takiej procedury. Ja się po tylu latach pierwszy raz w życiu spotykałem w swojej działalności, żeby decydowała Rada Gminy, żeby tak daleko się posunąć. Wystarczy wezwać sołtysa, jak było, że słuchaj, panie sołtysie, jest to źle. Ja tego nie biorę i tego nie biorę. Ja w ciągu 3 dni biorę wniosek, zbieram ludzi, i nie robię popeliny i nie robię przez Radę Gminy, żeby ta ludzka gmina wiedziała, że Żebrowski nie dostał telewizora. Przecież wystarczyło, żeby pan powiedział, że nie dostaniesz. Ja bym zrobił drugie zebranie przez 3 dni i sprawa byłaby załatwiona. I przecież to wójt decyduje. Prawda? Dziękuję. No ale to właśnie dopiero teraz się cała gmina dowiedziała, że Żebrowski nie dostał telewizora, bo tutaj chyba nie ma takiej uchwały, prawda? Ale gdyby wiedział, że będzie. Leszek, to przecież jest niezgodne z przepisami. Dlaczego? No to przeczytaj sobie ustawę o Funduszu Sołeckim. Proszę? Przeczytaj sobie ustawę o Funduszu Sołeckim. Mam ustawę. No to co tam jest napisane, że jak wójt odrzuca, wójt ma na przyjęcie, na odrzucenie wniosku 7 dni i ty potem po tym odrzuceniu wniosku ma 7 dni na zwołanie następnego zebrania i przedstawienie następnego wniosku. Słuchaj, czy ty pamiętasz w naszej działalności, żeby tak było źle wypełnione wnioski, że musiała... Leszek, ale to jest niezgodne z przepisami. No jak mamy działać zgodnie z przepisami, no to róbmy to tak, jak przepisy nakazują. No. Dobra. Myślę, że to jest najlepszy komentarz do tego, że robimy wszystko zgodnie z przepisami, tak jak się należy. No to tutaj już mamy uzasadnienie. Chciał dodać, panie przewodniczący, że dwa lata już mija, jak jest nowa rada, a czy szkolenie było sołtysów, a my mieliśmy co roku szkolenie sołtysów, przyjeżdżał, szkolił sołtysów przed wnioskami. Czy przez 2 lata mieliśmy chociaż jedno szkolenie? Dziękuję.
No ale ja za to nie odpowiadam. Ja odpowiadam za pana i tutaj wszystkich radnych i państwo mieli szkolenia. Poza tym z tego co pamiętam, to było szkolenie na przykład dla sołtysów, jeśli chodzi o miasy. Było takie szkolenie na pewno. Moi sołtysi w nim uczestniczyli tu w gminie. A miasy to jest nowy instrument, który też wspomaga, że tak powiem, aktywizację wsi pod kątem dofinansowania od marszałka. No dobrze, ale przejdźmy do meritum tutaj, że tak powiem, naszego spotkania. Ja mam takie pytanie, szanowni państwo radni, czy mam te obszerne uzasadnienia do uchwał czytać? Czy państwo znają tekst tych uchwał, uzasadnienia do tych uchwał, tylko teksty stanowiące i podstawę prawną? No my widzimy, no. Nie słyszałem. Mamy. Okej, okay. Wszyscy państwo znają teksty uchwał doskonale, więc w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021 na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 5 ustęp 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim, Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 301. Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. I paragraf pierwszy, uwzględnia się wniosek sołectwa Wiktorów z dnia 11 września 2020 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2021 i paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? I pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za podjęciem. Dziękuję. Pan Janusz Biały. Jestem za. Dziękuję. Dominik Michał jest za. Pani Ewa Grot. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Jestem za podjęciem uchwały. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami państwa radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przechodzimy do 12 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021. I uchwała również była omawiana na posiedzeniu wspólnym komisji i dotyczy sołectwa Trzciniec. Czy są pytania odnośnie tej uchwały? Nie ma. Nie widzę w sali obrad, nie widzę również online, czyli przeczytam tekst uchwały stanowiącej w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021 na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykułu 5 ustęp 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim, Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 301. Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uwzględnia się wniosek sołectwa Trzciniec z dnia 16 września 2020 roku w sprawie przyznania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021. Uchwała, paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? I pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za. Dziękuję. Pan Janusz Biały. Jestem za. Dziękuję. Dominik Michał jest za. Pani Ewa Grot. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Jarosław Kuczyński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały.
Pani Joanna Syta? Jestem za. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żabrowski? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami Państwa Radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przechodzimy do punktu 13 naszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020. I tutaj, tak jak było na wstępie, w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020 i na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykułu 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim, Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 301. Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. I paragraf pierwszy. Uwzględnia się wniosek sołectwa Wiktorów z dnia 11 września 2020 roku o zmianę przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020. I paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za przyjęciem. Dziękuję. Uchwały. Pan Janusz Biały. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Dominik Michałiec za podjęciem. Pani Ewa Grot. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żabrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami Państwa Radnych. I przechodzimy do punktu 14 porządku obrad. W sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim, Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 301, Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uwzględnia się wniosek sołectwa Grądy z dnia 19 września 2020 roku o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020 i paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Janusz Biały. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Dominik Michał jest za podjęciem uchwały. Pani Ewa Grot. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję. Pan Leszek Żabrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami Państwa Rady. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Jesteśmy teraz, Szanowni Państwo, w punkcie 15 porządku obrad, interpelacji i zapytania radnych. No i tutaj poproszę o pytania. Ja. Pan Leszek Żebrowski. Ja do pana wójta. Panie wójcie, mam takie pytanie. No i teraz się pytam. No czy jest jakaś szansa na te moje osiedlenie, na tym piastem?
Myślę, że tak, że cały czas... To tam się blokuje. No, to jest oświetlenie, które jest przy drodze wojewódzkiej, no i stąd jest problem pewien, tak? Natomiast to są sprawy, które trwają. Natomiast ja cały czas liczę, że załatwimy to w tym roku. Także no, na razie poczekajmy. Myślę, że jest taka możliwość. Dobrze. I jeszcze mam drugie pytanie. Panie wójcie, wczoraj zadano mi takie pytanie w sprawie miesięcznych biletów. No bo kończy się miesiąc i jak z biletami miesięcznymi? Czy to w Grodzisku wykupywać, czy no, co jeżdżą ci ludzie? Czy do tych nowych autobusów wykupywać? Jak to wygląda? Teraz była mowa o biletach miesięcznych na tą nową linię? Proszę? No dobrze. Proszę rozmawiać z panem Piotrem Czajkowskim, bo dzisiaj został przedstawiony nowy rozkład jazdy, tak? Aha. No to jak te autobusy ruszą, to proszę mi dać jeszcze chwilę czasu, dobrze? Na tą sprawę. Bo dzisiaj, od dzisiaj już na przystankach jest wieszany nowy rozkład jazdy. Na razie trasa się autobusu nie zmienia, jeździ z Roztoki do Błonia starą trasą. Nowa trasa, czyli z uwzględnieniem ulicy Czarnej Drogi Fabrycznej, będzie, myślę, że powinno to ruszyć w ciągu miesiąca, no góra, albo jeżeli będą jakieś problemy, albo od nowego roku, ale na pewno ruszy. Natomiast proszę mi jeszcze chwilę czasu dać na tę sprawę związaną z biletami miesięcznymi, dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, Pan Radny Biały. Ja chciałem tutaj jeszcze taką sprawę podjąć, że tutaj nas oglądają i słuchają mieszkańcy, mam nadzieję. I chciałem uzupełnić tą informację, którą Pan Wójt przedstawiał w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji. O rzecz istotną moim zdaniem, mianowicie o taką, że nie będzie to skutkowało żadnymi wydatkami z budżetu, gdyż ten komitet, uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, co oczywiście jest sprawą ważną, bo tutaj Rada oczywiście najczęściej rozmawia o wydatkach z budżetu. Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo Radni w sali obrad, czy są jeszcze pytania? Nie widzę, a online? Pani Joanna Syta, proszę. Ja chciałabym podziękować całej, znaczy wszystkim panu wójtowi i również osobom, które fizycznie tę pracę wykonują, ponieważ moi mieszkańcy odnotowali, że Chabrowa na Wiktorowie jest rzeczywiście teraz, znaczy te uliczki przylegające do Chabrowej są po kolei sukcesywnie utwardzane. Szczególnie bardzo podziękowania za ulicę Konwali, która jest co prawda w wyględach już, ale stanowi przedłużenie ulicy Chabrowej. Tam panowie wsypali naprawdę bardzo dużo materiału. Rzeczywiście te prace dzieją się powoli, ale dzieją się bardzo, bardzo skutecznie i bardzo dziękujemy, że przed zimą tutaj będziemy mieć możliwość już, jak z panem wójtem rozmawiałam, nie jeżdżenia w retencji, tylko w takiej dobrej jakości drodze. Bardzo dziękujemy. To naprawdę nam tutaj poprawi jakość życia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są pytania jeszcze państwa radnych będących z nami online? Nie widzę w sali obrad. Też nie widzę. W takim razie pozwolicie państwo, że przejdziemy do punktu 16. Sprawy różne. W sprawach różnych też nie widzę. A w sprawach różnych pan Krzysztof Lipiński, proszę. Ja chciałbym podziękować w imieniu własnym mieszkańców Czarnowa panu wójtowi za wysłanie pisma do pana starosty i za pamięć o, żeby powiat warszawski zachodni zabezpieczył środki w budżecie na przyszły rok na rozbudowę i przebudowę drogi w Czarnowie. Bardzo dziękuję, bo ta inwestycja jest tak nam potrzebna, że ona, ta droga tak się po prostu rozsypuje się w oczach. Ona po prostu, nawet już kurierzy, którzy jadą, to już narzekają, że im się ładunki rozpadają na samochodzie. Po prostu bardzo dziękuję, panie wójcie. Z informacji, które przekazał pan starosta, wynika, że powiat złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Zobaczymy, czy zostanie on uwzględniony. Jeżeli tak by było, no to koszt wybudowania tej drogi byłby... Ale nic nie słychać.
Rozmawiałem ze starostą, który przekazał mi informację, że złożył do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek w sprawie budowy tej drogi. Jeżeli ten wniosek byłby pozytywnie rozpatrzony i powiat dostałby pieniądze na budowę tej drogi, no to znacznie obniży koszty jej budowy. No tam różnie te środki są przyznawane. Te kwoty dofinansowania czasami sięgają 80%. Tutaj jeśli chodzi o tą drogę, no to na pewno starosta oczekiwałby tutaj finansowania również ze strony gminy, więc tutaj rozpatrzenie tego wniosku pozytywnie no, ma dla nas bardzo duże znaczenie. Jak będzie, trudno powiedzieć, zobaczymy. Powinno się to okazać, tak przynajmniej starosta mi powiedział, na początku przyszłego roku. A czy jest taka możliwość, że jakbyśmy to dofinansowanie starosta by dostał, no nie za duże, czy nie dostał, to że nam rozłoży to na raty? Tą naszą partycypację? Naszą partycypację, jeżeli, tak, znaczy, no tak. Jeżeli starosta dostanie dofinansowanie, tak, no to pewno zwróci się do nas o to, żebyśmy jakąś część tej kwoty, która no, będzie wydatkowana przez powiat, pokryli. Jaka to będzie kwota, no to wyniknie z rozmów naszych ze starostą. Czy jest możliwość rozłożenia na raty ewentualnie? Tak, jest taka możliwość. Starostwo takie tak rozlicza się z gminami, jeśli chodzi o dofinansowanie do dróg powiatowych. Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, czy w sprawach różnych są jeszcze pytania? W sali obrad nie widzę. Online również. W takim razie przejdziemy do punktu 17 porządku obrad. Zamknięcie posiedzenia, więc zamykam 32. sesję Rady Gminy Leszno w dniu 30 września 2020 roku. Dziękuję bardzo Państwu radnym za przybycie do sali obrad online. Dziękuję Panu Wójtowi, Pani Skarbnik.